No i dzień dobry, witam was serdecznie, fansim z tej strony, moi drodzy. Tak, nowość dzisiaj. Maszyna, słuchajcie, po raz pierwszy na moim kanale. Ale nie, że w ogóle pierwszy raz maszyna, tylko pierwszy raz nowa maszyna. Najnowsza maszyna 20, słuchajcie, 04-22, czyli można powiedzieć od miesiąca, kwietnia roku 22. Chyba ostatnia maszyna to była rok temu, co? To była 2203, a teraz mamy 2204. Słuchajcie, no wynika z tego, że miesiąc czekaliśmy na nową wersję maszyny, ale się w końcu doczekaliśmy. Chyba było warto, bo jest fajnych parę nowych rzeczy. Jeszcze raz chciałbym, żebyście się przywitali z nowym moderatorem kanału, czyli z Kasią. Witam Sarniaka, witam Rutkosia, witam wspierający kanał Marko Filipa. I chyba ktoś jeszcze był. Także dzień dobry, dzień dobry. No i witam Simloka, ciekawy człowiek, Rafika, Stereo, Kamila XD, Piotra Kulczyńskiego, Lipińskie, Gingersa, Mateusza, Kacpra. Witamy, witamy, Lechu, Brodaty. O Jezus, ale was jest. Nawaliła was tu ta matka. Tutaj dobrze, dobrze. Moi drodzy, dzisiaj EP07. Słuchajcie, z EP07 z literką P, czyli tak naprawdę jakaś modernizacja. Ja próbowałem się dowiedzieć, słuchajcie, co to jest za modernizacja. Oj, przepraszam, czekajcie, coś mi tutaj ekran zniknął. Dobra, teraz już powinno być ok. Próbowałem się dowiedzieć, co to jest za modernizacja, moi drodzy, tej lokomotywy. Ale powiem szczerze, specjalnie jakoś nie udało mi się gdzieś znaleźć materiałów, co tam zostało zmodernizowane w tejże oto lokomotywie. Także witajcie raz jeszcze, siemaneczko. Fajnie, że się przywitaliście z nowym moderatorem, elegancko. Podoba mi się to podejście społeczności, także za to wam dziękuję. No i tutaj Roger pisze, że ta lokomotywa EP07P prawdopodobnie jeździ, tak? Chyba lata, czyli no prawdopodobnie lata na Kamieńczyku z Poznania do Szklarskiej Poręby. Pol Regio, bardzo ładne malowanie. Chyba podobne już Pol Regio było, mi się wydaje, ale to tylko może mi się wydawać. Nie jestem takim bystrym obserwatorem, słuchajcie. Maszyny na bieżąco, tak? Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu. No to by się chyba zgadzało z Poznania do Szklarskiej Poręby. Bardzo ładnie w ogóle model zrobiony. Już widać, że ma wyświetlacze tutaj na górze. Tutaj też reflektorki, wszystko pięknie, ładne, oteksturowane jest. To jest dosyć wszystko wyraźne. Piękna barwa, w sensie tych kolorów. Ładnie to wszystko tak ze sobą gra. Tutaj tak jakby flaga polska, nie? Tutaj biało-czerwone. No ładnie to wygląda. Czy pomarańczowe, ale wygląda jakby biało-czerwone troszkę z daleka. Polo Regio. Nie, no mi się podoba. No to tu nie ma co tutaj za dużo gadać. Po prostu fajnie to wygląda. No i wnętrze, wnętrze. Słuchajcie, nowe wnętrze EP07. To już zupełnie to inaczej wygląda jak te poprzednie. Słuchajcie, więc naprawdę tu jest bajeczka. Widzę, że baterii nie mamy. A nie, przepraszam, baterie były. Baterie były. No to podnosimy pantografy, słuchajcie. Zaczynamy. Musimy poczekać, aż napięcie. O, wskoczyło. Uszanowanko, uszanowanko. Siemaneczko, witam, witam. Bardzo fajna, bardzo fajnie. Ten pulpit mi się podoba. Taki w stronę tutaj mechanika, czyli tutaj maszynisty, słuchajcie. Teraz tak. Musimy sobie tu odblokować wyłącznik szybki. A propos, czy w ogóle słyszycie maszynkę? Teraz tak, ustawiamy sobie światełka. Ustawiamy sobie światełka na TB1, czyli na prawą stronę. Robimy sobie podświetlenie. O! Jaka trasa? Linia 53, moi drodzy. Linia 53 dzisiaj. Tak to będzie wyglądało. Teraz tak. Chyba się jeszcze sprężareczka nie nabiła.
wrzucimy powietrze, bo już mamy manewry. Tutaj nie ma co czekać w ogóle na tym scenariuszu. Tutaj raz, dwa trzeba to robić. Słychać, tak, słychać ledwie. Dobra, już sekundeczkę, musiałem przerzucić, a teraz powinniście słyszeć lepiej. Za chwileczkę. No dobra, zrzucimy sobie pantograf i spróbujmy, słuchajcie... Aj, nowe dźwięki, słuchajcie, nowe dźwięki. Aha, zajebiście. Wiecie, gdzie ja ruszyłem? Ruszyłem do tyłu. Tu chodzi o to, żebym ja ruszył do przodu. jak zwykle lamy u mnie muszą być, nie? Ale dobrze. Lama, ja się też czuję źle bez lamy. Ja muszę zawsze lamić, nie? Ustawimy sobie wstępnie kamery, bo te kamery i tak później trzeba będzie ustawić inaczej. Lamy muszą być, słuchajcie. Ale pięknie to, kurde. I nowe dźwięki w ogóle. No, rozkłady jazdy papierowe. Tego też nie było wcześniej w maszynie. Także wiele tutaj nowości. Fajne dźwięki. Oteksturowania, milion nowości. Nawet nie jestem w stanie tego wymienić. Także się na mnie pytajcie. Czytajcie sobie opis w maszynie. Tam jest tego bardzo dużo. Czekajcie, zobaczymy, czy w ogóle... Próbę radia można zrobić? Radio, telefon już turbokiba jest włączony. Stary człowieku. Aha, piękny dźwięk w ogóle tej EP07P. Takie jakby delikatnie było słychać te silniki, czy to są wentylatory od silników. Normalnie takie buczenie fajne jest, zajebiste, bardzo mi się podoba. Jest nowa sceneria wrzosy, tak, już taka oficjalna. Ja na wrzosach jeździłem poprzednich, one nie były jeszcze wtedy chyba oficjalne, teraz już są oficjalne i powiem szczerze, że jeszcze na nich nie jeździłem, po prostu z braku laku czasu. Wybrałem tą, podoba mi się ta maszyna, więc ją wziąłem. I tą właśnie maszynką będę sobie teraz jechał. Musimy podjechać tutaj pod semaforek. Tutaj jest zatrzymanie. Bo mamy oczywiście. A tak, husarz też jest. Tylko z tego co wiem, jest bez kabiny. Jest i husarz. Jak najbardziej. Musimy sobie podjechać pod punkt kontrolny. No, dźwięki są zajebiste. Mam nadzieję, że dźwięki słychać, tak, w maszynie. Nie wiem, czy nie za daleko, bo czasami jest tak, że za daleko staniesz, panie, i on gdyby nie wyłapie tego, nie? Ale zobaczymy. Słyszycie ten taki piękny szum wentylatorów? Nie wiem, czy to są wentylatory, nie? Marko, więcej niż jedno zwierzę, lama. No musi być lama, no jak? Jak nie, jak tak? Także Kasia, możesz mi dzisiaj troszkę roboty jako moderator. To już jest 200 osób na maszynie. Kurna, zawsze jak jest maszyna, to jest dużo osób. Czyżby tyle mikoli było, tak zwanych miłośników kolejnictwa. I tu nureczek jest. Ciekawe, czy tym nurkiem się w ogóle da jeździć tutaj w maszynie. Bo tutaj widzę, że jest sporo tych nurków, stoi gdzieś tam po bocznicach. A co tam było? Ty, słuchajcie, w ogóle nie mogę... Nie mam tutaj, jeszcze kawałek podjadę. Dźwięki słychać znakomicie, no to elegancko. Kanał manewrowy to dziewiątka. Faktycznie, a dziękuję. O, jest już. No to wio. Trzeba było trochę wcześniej podjechać, bliżej podjechać tej tablicy. Też grałeś na tej linii. No bardzo fajne, jest naprawdę, jest rewelacja. Powiedzcie mi, czy macie odgląd na streama, na live'a, macie płynny? Ponieważ tam robiłem pewne ustawienia z kartą graficzną, a w zasadzie z ustawieniami NVIDII. Pytanie tylko jest takie, czy widzicie to wszystko płynniutko, czy wam tam nic nie laguje. To też jest dla mnie ważne, bo wiecie, że ja tutaj stawiam na jakość również. Na razie do semafora i za chwilę będzie dalej. Cześć, cześć, witajcie, witajcie. Już tak się witam ze wszystkimi nowymi. Kasia, no niech się dzieje, no niech się dzieje, dokładnie. Hejka, hejka. Tam już widzę, że manewrowa się pali, więc możemy... Płynnie jest wszystko, tak? Działa elegancko. No to dobrze, dziękuję. To jest dla mnie też ważne, żeby to wszystko było płynniusie, tym bardziej, że trochę się bawiłem w ustawieniami NVIDII.
samej karty graficznej i wydaje mi się, że jest lepiej, nie? Znaczy, że jeszcze bardziej wyciągnąłem tą płynność, nie? Tą transkrypcję wyciągnę w tej miłej, gdzie ją było widać. Co oni tam gadają? Co? O! Fajne są te dźwięki, zajebiste, w sensie tego gadania. Rafik u mnie jest płynnie, no to git. Póki co jest płynnie, Gingers, ty to umiesz pocieszyć, chłopa. RP1 z EU0715, bo to przerobiona wersja tej lokomotywy, tylko zrobili model, żeby wyglądał jak EP07P. Ale kabina jest idealnie, prawie. Bardzo ładna ta kabina, bardzo. Mi się podoba, już taka jest, kurda, bardziej nowoczesna. Jak te nowsze pociągi oczywiście. No nie całkowicie, ale bardziej to przypomina nowoczesne. Mateusz, co to za symulator? Maszyna, kolego, maszyna. Darmowy symulator kolejowy. Troszkę przygłusza cię dźwięk radia. No to mogę ściszyć, nie? Już. Teraz ściszyłem znowu tą maszynę. To jest albo za cicho, albo za głośno. A jak przechodzę między OBS-em a samą grą, samym symulatorem, to niestety widzicie wtedy czarny ekran, nie? Ale to jest dosłownie chwila. Rudko, światła manewrowe powinny być odwrotnie włączone. Tak, masz rację. Rudko, ty jesteś strasznie czepliwy jesteś, kurwa. Moderacja? Normalnie aż nie wierzę. No, a teraz jest dobrze? A teraz jest dobrze? No, teraz jest dobrze. Kurna, patrzcie, patrzcie. Patrzcie, moderator, jak to się kurna zrobi wyrobiony, nie? Jak guma z Majką. Teraz Piotrek pisze za cichutko ten EP07. Rudkoś, nie jestem czepliwy. Da, nie. Bartłomiej, głośność gry możesz zostawić, ścisz po prostu radio na radiotelefonie. Jeszcze żebym wiedział, gdzie to... Tutaj. O, widzisz? Domyślnie się domyśliłem, że to tu. No to ściszyłem już, słuchajcie, radio. Tak zwane transkrypcje. Stoją węglareczki z drewnem, tak, dokładnie. Jesteśmy w Dębicy, Dębica osobowa. Wjeżdżam tu swoją epoką. Piękne te dźwięki są w tej maszynie, kurde. Eleganckie. Czy Mateusz jeszcze dalej grał jeszcze wtedy? Tak, jeszcze tak. Aczkolwiek rzadko. Turbokibel, zobacz jakie piękne modele węglarek. Tu, tak, widziałem, piękne, piękne, naprawdę. W ogóle węglarki, widzę, że dużo węglarek bardzo ładnie mają, odteksturowane są teraz. Widziałem u pancernego Janka, taki, on fajnie to zrobił, taki film, gdzie pokazał dużo tych właśnie nowości w maszynie. Bardzo fajnie ten film mu wyszedł. Także pancerny Janek naprawdę zrobił kawał fajnej roboty. I tam też właśnie pokazał te wszystkie, szczególnie te maszyny, wagony, wszystko to tam ładnie to zostało zmontowane. Jeździsz całym składem, czy będziesz robił manewry? Nie, będziemy zaraz jechali składem. I to osobowym w dodatku. Zresztą bardzo pięknym. Zaraz zobaczycie. Cześć Piotrek. Dawno ciebie nie było widać w grze? A, no tak. No nie było, bo nie jeździłem. Tak. Mikołaj, Olsztyn Główny zaczęli remontować, a zakończenie budowy ma się zakończyć w 2023 roku. No. A kiedyś byłem na Olsztynie, dwa razy nawet, na stacji, oczywiście na oryginalnej, takiej w realu, nie? Stacji kolejowej. No i dobra, i teraz będziemy już dojeżdżali. Zauważyłem, że teraz są takie sprzęgi automatyczne tutaj, przynajmniej na tej scenerii. Tak to zaczęło działać. Nie wiem, czy we wszystkich tych działa, ale tutaj zadziałało. Dobra, już podjeżdżamy. Pod wagony osobowe. Cześć, Turbokibel.
I elegancko. Widać, że już powietrze się tutaj nabija. Dobra, niech się spokojnie nabije. Niech się spokojnie nabije. Widzicie? I sprzęgi się tutaj mi robią z automatu. Normalnie wszystko jest podpięte, kable są podpięte. Przewody, przepraszam, przewody. No i zobaczcie teraz te wagony. Bardzo ładne. Druga klasa, Polregio. Proszę bardzo, wam szybciutko pokażę te wagony. Eleganckie są, naprawdę. Tutaj mamy taką szybę, tu na rowery jest. I później te rowery faktycznie tutaj będą, nie? Teraz są puste. Zobaczycie, jak podjadę na peron, to się tutaj załadują z rowerami. Ludziska. Będzie pięknie. Dobra, przechodzimy dalej. Tu jest kolejny wagonik. Marecki, co tutaj tak niebiesko? A, no bo to widzisz, dobili. No i zobaczcie ten ostatni wagon. Zobaczcie ten ostatni wagon. Piętrus. Normalnie wagon typu Piętrus. Zajebisty. Ja takim jechałem i to chyba ze 3-4 lata temu. Tylko w malowaniu kolei mazowieckich. Chyba podobny jest. Oczywiście, gdzie wybrałem siedzenie? Na górze, nie? Bardzo fajny, ładny, piękny wagonik. Polregio. Janek, ja pół godziny muszę spadać. No dobrze, no. Spoko. O, oczywiście tutaj sobie zajmowałem miejsce. I tutaj jechałem. To jest naprawdę fajny widok z góry, nie? Tu jak się siedzi. Elegancko jest po prostu. Elegancko. Cześć Paweł, witam, witam. No, ale oczywiście maszyna się za bardzo nie zmieniła na zewnątrz, żeby tutaj nie było wątpliwości, tak? W pewnych momentach są, niektóre sceny są bardziej dopracowane, ale jakiegoś tam szału, przeskoku technologicznego, jeśli chodzi o otoczenie, to nie spodziewajmy się specjalnie. Chociaż faktycznie niektóre scenerie są ładnie zrobione. Dobra, no to tak wam pokazałem, tak ten mój skład wygląda. Ja tylko przeskakuję sobie teraz. Dobra, przeskoczył, elegancko. Będziemy robić manewry oczywiście. Jeszcze tylko chciałbym zobaczyć, czy mam światła dobrze zapalone. Dobrze są. Dobrze są zapalone, tylko wiecie co? Byśmy ustawili odwrotnie pantograf. Co? Fajnie by było. Cześć, Przemek. Cimek, to są bochuny. A to są inne, tak? Inne od tych w kolejach mazowieckich, ale podobne. Może są inne, ale podobne, generalnie. Dobra, teraz trzeba zrzucić powietrze, tak? Cała ścieżka jest złożona. Dobra, czekajcie, bo jeszcze tutaj chyba się coś nie nabiło do końca. Coś jest, nie halo? A kurde, patrzcie, jak robiłem sobie test. Jak robiłem sobie testy, to wszystko było git. Majonez. No ty no, wyłącznik szybki działa. Co ja tu odpitoliłem? Napięcie jest. Nie no, odluźniacz już jest włączony. A nie, nie był, kurde. Dobra, odluźniasz, tak. No, zgadzam się. Teraz już będzie. Dobra. Jedziemy. Siema, hej. Cześć, Rumianek. Jeszcze wieczoru nie ma, się tam nie wieczorujmy jeszcze w tym momencie, jeszcze jest w miarę jasno. Proszę nowych widzów o nie pisanie na moim kanale ej. Jest to dla mnie obraża. Wręcz bym nawet powiedział, więc proszę tego nie czynić, bo moderacja będzie się z wami tutaj rozliczała w sposób inny. Dobra, ruszyliśmy, jedziemy w perony tak zwane. Przy tak krótkim składzie stara się nie używać pozycji 1 na kranie, czyli napełnienia uderzeniowego. Ok.
No ale to i tak muszę turbo kibel jakoś hamować, nie? Jakoś hamować trzeba. Będę się starał jak najmniej. Ale czekaj, jedyneczka to i tak jest hamowanie lokomotywą, a nie składem. Składem to jest 3,9, nie? Dobrze pamiętam? Chyba tak było. Dobra, to jest jeszcze manewrowy, a pociągowy, jak jest ten, zaraz zobaczymy w rozkładzie jazdy. A jeszcze rozkładu jazdy nie ma, także nie ma co sprawdzać. Też właśnie gram na 53, dokładnie. BM Studio, witam, witam serdecznie. Witam w nowej maszynie. 2204. Co to znowu mi się tu załączyło? Kurna! Trax zjechał. Trax, musisz poczekać chwileczkę, bo ja tu mam lekkie opóźnienia na trasie. Ile mamy? 148 biletów. Dziękuję wam za wszystkie bileciki dzisiaj. O, ładny Trax, PCC Intermodal. Fajny, z kontenerami. Fajne też ma wagony, bardzo, powiem wam szczerze. Podobają mi się te podstawy. Takie pomarańczowe. Ładne są. Ładne kolorki w ogóle się zrobiły. Tak, patrząc parę wersji do tyłu, to tak mam wrażenie, że więcej kolorowych różnych tematów tutaj wpadło, nie? Marko, jest odwrotnie. 1,7 to loco. No tak, no przecież mu powiedziałem, 1,7 loco, 3,9 cały skład. No właśnie, Marko, to powiedziałem. Czy spróbujesz kiedyś swoich sił w Project Hospital? Wiesz co, nie znam tego. Nie znam tego tytułu, w ogóle o co chodzi. Jakiś szpital, no ale jest wymagająca, jednocześnie wiele uczy. Możesz zbudować polski NFZ. Chyba wolę nie. Chyba polskiego NFZ-u wolę nie budować. Witam Airplane. Dobra, powolutku podjeżdżamy pod semafor. Ale piękne te buczenie jest. O, i ten, i Trax ruszył w końcu. Podjeżdżamy pod sam semaforek. Minus 1, a nie 1. Kropka na numerycznej. No to jest odhamowanie. A nie, czekajcie. Nie no, jak to było odhamowanie? Kropką się odhamowywało. Chyba nie? Chyba się coś pozmieniało. Dobra, niech sobie tutaj... Nie, no to jest hamowanie, kropeczka. Tutaj na samym dole. I szósteczka, pozycja jazda. Dobra, i teraz tak. Ustawiamy sobie światła, bo będziemy mieli kursik zaraz. Jeszcze rozkład nie wskoczył. Możemy sobie wyjść na zewnątrz. Kto dzisiaj właśnie pełni... Simlock, ty się zgłosiłeś, ty będziesz kierownikiem pociągu Polregio. Proszę bardzo. Tutaj jeszcze musi wskoczyć informacja. Jeszcze nie wskoczyła, także musimy chwilę poczekać. Opóźnienie będzie, jak to w PKP, czy tam Polregio. Nie wiem, jak jest, czy w Polregio są jakieś opóźnienia, czy nie. Zobaczmy, co tam po drugiej stronie jest. Aj, tutaj stoi Kibelus, też Polregio. Kibelunio też tutaj stoi. Bardzo ładne w ogóle teksturki ma, takie pożółkłe, takie od wody, pordzewiałe to wszystko. Kibelus tutaj, do Turowa leci. Proszę, już jest światło poustawiane na peronie. Ciekawe... O! Ruszył towar! Z tymi pięknymi, zobaczcie, węglarami. Naprawdę bardzo ładne są te teksturki też tutaj. Eleganckie, panie kochane. Nie, no, naprawdę mi się podoba. Oj! Pociąg Regio Express. Spółki przewozu regionalne do Sandomierza przez stację Turów, gotowe do wjazdu staro przeferanie trzecie. Planowy odjazd pociągu, godzina 18.10. Patrzcie, drzwi się otworzyły, ale elegancko. Dębica do Turowa, znaczy do Sandomierza przez Turów.
Interregio 23119, numer pociągu. Zobaczcie, ludzie już się tutaj ładują. Jak wam mówiłem, że rowery będą, to już są. Proszę bardzo, piękne rowery. Ten jaki zielony, nie? Tutaj też. Jeszcze gadają między sobą. Pięknie tutaj jest. Dobrze. Także lecimy do Sandomierza. Tym pięknym oto pociągiem. Piękne wagony, tak, zgadza się. No to wszystko, słuchajcie, jak w realu, nie? Teraz powiem wam normalnie, że jeszcze... O, drzwi się zamykają. Ale to z automatu się zamykają. Ja tu nic nie robię. Czekamy na odjazd. O, i wyświetliła się już tablica na górze. Piotrek, jak będziesz jechał za tym towarowym, to opóźnienie złapiesz. No i co tam? Opóźnienia są dla ludzi. Zobaczcie, do Sandomierza. Tutaj jest numer pociągu, jest tablica. Peron trzeci. Z peronu trzeciego mamy wyjazd, nie? Tylko ten towarowy się tam musi schować. Bo my chyba za towarem będziemy jechali. Po linii. Pociąg Regio, póki przewozy regionalne do Turowa, przez stację Swoszowice, Przypole, gotowe do odjazdu staro przy peronie drugi. No, no i elegancko. Tutaj jeszcze jest oznaczenie lokomotywy EP07P 2003. W Poznaniu, z siedzibą, znaczy się. Drzwi są niedopracowane. Co to znaczy są niedopracowane? A co ty byś chciał tutaj? Szymon, kurna, temu to zawsze coś nie... No, wyjazd mamy. Dobra, i rozkład jazdy wskoczył, tak a propos, nie? A, kurde, zapomniałem, przecież to nie manewry. Sorry. Nie wrzucamy RP1 tutaj. No dobra, jest wylocik, to wylocik. Dyżurny świeci. Ten towar na inny szlak pojechał. Aha, Simlock, dobra. To ty dzisiaj będziesz kierownikiem pociągu. Simlock, krzycz, odjazd ze stacji. Jak już zobaczysz, że wszyscy już powsiadali, to krzycz, że będziesz dzisiaj kierownikiem pociągu, Simlock. W końcu się doczekałeś. No, dobrze. Gotów do odjazdu. Elegancko. O to właśnie chodzi. Dobra, teraz ustawimy sobie jeszcze kamereczki. Tak, żebyśmy to widzieli fajnie. Dobra, tutaj wylotki, wylociki mamy. Tutaj jeszcze też z tyłu spróbuję ustawić kamerkę. Za tym wagonem. O, siedzą na górze. Siedzą ludziska. Dobra, 30, ile tam mamy? 32. Możemy sobie ustawić tu pomocnika, żeby było widać. W ogóle teraz jest fajnie w maszynie, że jest mapa. Nie wiem, czy już widzieliście, ale jest taka opcja mapy. Można zobaczyć sobie trasę. Tego chyba wcześniej nie było, albo w jakiejś tam opcji ukrytej chyba to było. Kanał 5, o właśnie, dzięki za info. Kanał 5. Tak, i teraz z Dębicy lecimy sobie 18:10 pół wyjazd. W tych drzwiach szyby lewitują, a nie widziałem tego. Czekajcie, na pewno kanał 5? Tutaj w rozkładzie jazdy zawsze jest napisane. Tak, piąty. Kanał piąty. Klawisz taby to jest mapa. No. O, zobaczcie. Tutaj widać mój pociąg. I tutaj widać cały przebieg mapki, nie? To jest zajebiste. No dobra. Się możemy powolutku rozbujać. Ale dźwięk jest zajebisty. Jak klikasz pomocnika F1? Ale wyjom. Dobra, i bezoporowa. Dobra, rozpędzamy się. Aczkolwiek tutaj pamiętam było, jak sobie testowałem. Tak, ograniczenie do 70. Więc zróbmy tylko do tych 70. To jest linia 53. To jest linia, moi drodzy, 53. Tutaj jakie ładne te tekstury są, kurde. Tak, już mamy 70, bo tu pewnie będzie łuk chyba i stacja jest jakaś osobowa. Dokładnie. I teraz będziemy jechali przez Krapikowik, Swoszowice, Psiepole. Zatrzymujemy się w Turowie. Tutaj jest ograniczenie. Takie tutaj na łuku.
dokładnie. I jest szlakowa 120. Tak mniej więcej dotąd jest ograniczenie, dobra. I lecimy. Dobra, i rozpędzamy maszynę. Bardzo ładny skład. Naprawdę podoba mi się niezmiernie. Siema, jak Dzionek minął? Bardzo dobrze. Moi drodzy, dziękuję wam za wszystkie bilety. Kto jeszcze nie zostawił, zachęcam do zostawienia. Będzie mi miło niezmiernie, jak również pewnie samej maszynie również będzie przemiło. Dobra, tutaj lecimy, tu mamy kilometry. Jest przejazd aktywny, dobra, w sensie aktywny, jest działający. Ja tam nie znam się na tych, nie pamiętam tych wszystkich oznaczeń. Sorry. Piękne modele, dokładnie, dokładnie. 199 biletów, elegancko. Pięknie, pięknie. Mam nadzieję, że jakość streama nic się nie zepsuło. No, RP1 w końcu. Ach, piękne te dźwięki są. Takie soczyste. Przejeżdżamy przez stację, taki przelocik będzie dosyć szybki. Ja zostawiłem na pierwszą klasę, a no to też fajnie. Dębica Wschód. Dobra, dawaj pan boczniki, boczniki jeszcze. Dorzuć mu do pieca. Jest, chyba jesteśmy spóźnieni, coś mi się wydaje. Jest 18.20. Chociaż czy ja wiem, czy tak spóźnieni? Chyba nie do końca. Nie, Piotrek, nie zapominam o RP1, człowieku. To jest bajeczka, teraz są tak zajebiste dźwięki, że aż szkoda nie używać teraz tych RP1. Tutaj taki łuczek jest, kurna, powiem wam szczerze. Dawaj, jeszcze bocznika dorzuć. Dorzuć pan. Jaka jest największa prędkość? Ona generalnie szlakowa ma ile tam? 125, nie? Maksymalna. Do jazdy luzem 110. To ciekawe. Luzem ma mniejszą niż w składzie, nie? Dobra, jest jeszcze jeden bocznik można rzucić. Ale ładnie to wygląda. Jak ta kamera się trzęsie. Spoko. Ty, fancy, weź no się uspokój. 122. Dobra. I mamy co? I co mamy jak zwykle? Ograniczenie mamy. To hamujemy delikatnie. Cześć, cześć, witam. No, słuchaj, szlakowa była 120, no i RP1, uwaga! To jeszcze było bardziej podhamować. Kurwa, 110 wchodzę, okej. Dobra. Spoko. Lecimy. Tak, Marycki, a na mapie są pokazane stacje, na których masz się zatrzymać. Stacje. Czy masz się zatrzymać? Nie, one są po prostu chyba... One są tylko na czerwono, Marycki. Spoczowice są tutaj popisane, ale gdzie się masz zatrzymać, to chyba nie. Chyba nie. Aż tak dobrze to chyba nie ma. Siema Rontor, witam, witam. Cześć Paweł. Dobra, i znowu, słuchajcie, śmigamy.
szkoda, że mi ten pociąg nie wyskoczył z sektoru Banowiaja. Ale już powiem wam, że czekałem na tą nową wersję maszyny. Oni się tak nie mogą trochę doczekać. Dobra, jest wjazd, dobrze. Ale ten piękne takie buczenie w tym pociągu jest. Kurde, jak mi się to podoba. Coś niesamowitego. I teraz przelot przez Krapikowik. No tu jest spóźnienie, już widzę parę minut. No trudno. Czerwone kropki to sygnalizator. Które czerwone kropki? O których ty czerwonych kropkach mówisz? O tych? Nie, no to masz SHP i czuwak masz, nie? Zwolni, bo co? Drzazgi będą? Tak. No, mam przelociki piękne, no. Lecimy, lecimy, słuchajcie. Polregio. Spłoszowice teraz. Na tej mapie. No kropki, tak. No są te kropki, no to właśnie mówię. Cześć, witam, N3W. Jak otworzyć mapę? Tabem. Tabulatorem. RP1. Dobra, ale już widzę, że trzeba będzie zbić prędkość, bo tam jest następny limit 70. Przelatujemy teraz przez Swoszowice. To 9 km na godzinę. Tutaj fajnie, bo to jest prędkościomierz i cyfrowy. No i analogowy. Siemka, hej, hej, pan Kapi. Brakuje mu wagonu Cafe Regio. O! To jest taki nawet? Nie wiedziałem. Czy to jest realna mapa? Nie, to większość map jest fikcyjnych. Ale czy ten odcinek jest realny, to nie wiem. Musiałbyś się autora spytać tej mapki, czy tak faktycznie było. Dominik, no RP1 wrzucam tam, gdzie jest znacznik, nie? O, tutaj, proszę. Czy wskaźnik? To się wskaźnik nazywa, tak? Właśnie, to się nazywa wskaźnik. Do Sandomierza lecimy, zobaczcie, tutaj jest tabliczka, tabliczka taka cyfrowa. Czasami tutaj jakieś fajne jeżdżą pociągi z naprzeciwka. O, tak będzie, kamerka będzie lepiej widać, nie? Dobra, i teraz dawaj pan, do pieca. Opóźnienie mamy. Tutaj aż do 400 amper podskoczyła. Ty, ale jak napięcie spada, nie? 2,5 kV. No i będzie wjazd, czy nie będzie? Nie, nie będzie. Jak to? Ale jak to? A, na 40 jest wjazd, dobra. Prawdopodobnie tam będzie ograniczenie. No dobrze, to się uspokój, uspokój się teraz. Jeżdżamy powolutku. Siema, umciek czołem. Jest wykolejenie, tak, w maszynie jest wykolejenie, doświadczyłem to nie raz. Powiem wam szczerze i to na live'ie, oficjalnie, bez żadnych, bez żadnego krycia.
Witam Jarek, witam, wjazd podany, no. A dużo było podanych, dużo było podanych. No i zaraz zobaczymy, co dalej. Następny stoi. Nie spodziewa się pociągu towarowego, który pojedzie lewym. Nie wiem, zobaczymy, Bartek. Ja tego scenariusza dawno nie robiłem. Wjazd na 40, no dobrze. Zauważyłeś, że są nowe tekstury torów? Zauważyłem, że są inne, ale czy one są nowe? Kurde, nie wiem. Być może tak. Ja akurat tego nie zauważyłem, powiem ci tak. Jarek, jest bez wjazdu. Nie no, wjedziemy prawdopodobnie tu w stacyjkę i będziemy tam czekali. Ale jeszcze zobaczymy, bo to jest psie pole. Pole psie. Przy przejechaniu 40 km na godzinę ponad ograniczeniem, to już powinieneś na boku leżeć. Co? Człowieku! Co ty gadasz? Wjeżdżamy w psie pole. Ty, ale ja się tu nie zatrzymuję przecież, nie? Psie pole, no nie. Ty, a ja towarowe dogoniłem z tym drewnem? Nie, on pojechał gdzie inny, w inną stronę pojechał. 23, 119 do psiego pola. Psie pole, psie pole. Nie ma wyjazdu, szlak zajęty. Kurna, szlak zajęty. Jasna cholera. Dobra, no nic. To podjeżdżamy pod semafor. No nie mam wjazdu, nie ma wyjazdu w zasadzie. Wjazd jest, nie ma wyjazdu. No, jechałem 110, tak. Dobra, podjeżdżamy, podciągamy tutaj pod semafor. Panie kierowniku, zaraz zobaczymy, czy będzie wjazd zastępczy. Zaraz zobaczymy. Chciałbym podciągnąć trochę pod semafor, jeszcze delikatnie. Szlak zajęty, bo towar jedzie. No zobaczymy zaraz. Albo wyjedzie, nie? A ja tutaj polereagowałem, tutaj cisnę, nie? Żeby nadrobić opóźnienia, ale nie. Stój! Ciekawe, czy tak w realu tak jest, nie? To są takie opóźnienia. Dobra, odpanowanko. Dobra, i teraz możemy wyjść. No. Jakbyś wyobrażał sobie multiplayer w maszynie? Wiesz co, ja powiem ci szczerze, w maszynie jakoś nie wiem. Ja jakoś tego nie widzę, no. Ale zobaczymy, no. Nie wiem, czy jest jakiś multiplayer, czy nie ma. Kiedyś wiem, że coś tam miało być. Co tam stoi? A tam suczka stoi, tak? Teraz zobaczymy tą suczkę. Co tutaj za... Co ta suczka tu robi? Suczka 46 tu sobie stoi. Są bardzo fajna też, aczkolwiek już jest gorzej wykonana od mojego. Czy ja wiem, czy gorzej? No troszkę może gorzej, no. Ale i tak jest ładna. Gdzie ja wyjazd mam? Fuck. Ja tu gadam. I tu. A my tu wyjazd mamy. Nie spodziewałem się takiego szybkiego rozstrzygnięcia tutaj tematu. Można się wykoleić? Pewnie, że można, no można. Podaję wjazd do Dębicy, a za parę minut będzie wyjazd. Jedziemy. Sprawdź sobie na mapie, czy coś jedzie. Wiesz co? O, a gdzie ja jestem? Tutaj. No to ja nie widzę żadnego. Jest pociąg przede mną. 2, 3, 3, 4, 5, jest pociąg przede mną, ale jak gdyby, tak jakbym go gonił. Na razie czekam. Teraz mamy znowu 120 szlakowa. No to znowu wio. No to znowu go bujamy. Ale składzik jest piękny. Składzik jest piękny, bardzo mi się podoba. Spróbuję jeszcze kamerkę przesunąć do tyłu. Coraz szybciej.
Jak zmienić była zima? Wiesz, to są scenariusze zimowe. I teraz nie wiem, czy tutaj ustawienie zimy da śnieg, tego nie wiem. Czy musi być sceneria typowo zimowa, tak jak na przykład jest całkowo zima. Między innymi. Dobrze. No to git majonez. Baśka, jedziemy. Teraz co? Turów. A, tu już się będziemy zatrzymywali. Opóźnienie już mam. W Turowie jest opóźnienie. Kilometr 27. 27,80. No to mamy 5 km. To mamy jeszcze 5 km do Turowa. Czy to jest Kamieńczyk, Piotrek? Kamieńczyk? No chyba. Ktoś tak pisał. Roger pisał, że to jest Kamieńczyk. Więc prawdopodobnie tak. Marko, da się śnieg, jest opcja pogody. Tak, wiem, że jest opcja, tylko nie wiem, czy na każdej scenarii po prostu ona działa. Napisać ci fajną ciekawostkę z tym EP07P. No tak, Bartek, pisz. Chętnie się czegoś dowiem. Było zdjęcie szlaku, dlatego dostałeś czerwoną i czekałeś na zezwolenie odstępowe. No, jasne. Ma się rozumieć. Elfem też będziemy jeździli, no. No, dobra. 90. Hamowanko. Delikatne hamowanko do 90. Nie no, jechałem dzisiaj lewo, 121, chyba największa prędkość, 121. Do Sandomierza lecimy, do Sandomierza. Ale fajna taka mgiełka jest, o tutaj jest ograniczenie od tego miejsca, 87 mam, o teraz się wyrobiłem. Ale jest 60. Panie Habranek, jest do 60. RP1 było, to sorry, nie zauważyłem, jeżeli było to... A jedzie składnik! Patrzcie, dwa ten. 2,6 DG jadą. Chyba. Kurde, ale piękne. Jak to połączone takie dwa? Kochają się. Kochają się w pupę. Dwa. Dwie SM-y. To tutaj było ograniczenie na tym. Siema Jacob, siema. Ale ten piękny dźwięk cały czas mnie prześladuje, ten piękny dźwięk tej lokomotywy. Tam jak właśnie chodzą te wentylatorki, ekstra sprawa. Bartek, pociąg. EP07P 2003 kursuje na trasie Poznań Główny Szklarska Poręba Górna jako Polu Regio Kamieńczyk. Jest taki sam co ten, którym kierujesz. Ten skład posiada czasami bochony i ma wagony Cafe Regio. Cafe Regio. Dzień dobry, Gabriel. No naprawdę, tak mi się podobają tutaj dźwięki. Coś pięknego. Wjazd na 40, ale i tak mamy tutaj gdzieś stacyjkę za chwilę. Bo to jest... co to jest? Bo to jest Turów. Zjeżdżamy do Turowa. Powolutku. Jarek nie ma wjazdu. Dobra, Jarku, ty jesteś, widzę, tym dyżurnym dzisiaj. Spoko, spoko. Bardzo fajny pociąg.
Ale super by było, jakby była kiedyś taka sceneria trochę dłuższa, nie? Bo tutaj ona chyba 90 minut ma cała. Ale jakby była taka na 3 godziny, na 3,5. Ale było pięknie. No oczywiście trzeba to jeszcze zrobić, nie? Ktoś to musi zrobić, a to już łatwe w maszynie nie jest, z tego co pamiętam. Wyrobienie samych tych tras to jest koszmarna praca, długa, ciężka. Także i tak szacun, że oni to w ogóle zrobili. Dobra, i teraz na lewo. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, wjeżdżamy w perony. Wjeżdżamy do Turowa. Kurde, zajebisty jest to malowanie, zajebisty. Dłuższa jest z Wrzosów do Sandomierza, 160 km. O, to już jest ładnie. To już jest ładnie. Szymon, co to jest przekładnik? Nie wiem, co znaczy przekładnik. Co zrobić, żeby być przekładnikiem? Jakim przekładnikiem? O czym ty do mnie piszesz, człowieku? Jarek, o, już jest podany. Dobrze, Jarku. Już wjeżdżamy, tutaj zatrzymujemy się w Turowie, trzeba przyjąć pasażerów. Tak, chyba za bardzo go tutaj zahamowałem. Kwestia, czekajcie, co wy tam żeście widzieli, Petera? A nie, że leci, tak? Dobra, podjeżdżamy, ale zauważcie, że taki gostek tutaj w kamizelce zawsze stoi teraz. O, jaki fajny skład tutaj po lewej, po prawej. Ja już wam zaraz to pokażę, czekaj, sobie tutaj odhamujemy. Ja pierdziu, dobra, niech oni się tutaj przyjmują. Moi pasażerowie, zobaczcie to. Colprem, spółka z o.o. 2.7. Jakie zajebiste, ja takim jeszcze nie jeździłem. O, jeżeli jest możliwość pojeżdżenia takim składem, to ja kiedyś pojeżdżę. 2.7 połączone z węglarami. To nie ET41, tylko właśnie 2.7. Na pantografach, na czterech je są. Wow! Nie no, ja tak przeżywam, słuchajcie, ale ja rzadko taki widok tutaj widziałem. Nie, także fajnie to wygląda. Mówiłem o tym gościu. Polskie linie kolejowe. Dobra. Jest wyjazd. Dobra, nie trać czasu. To lecimy. To jest rewizor? Rewizor, to oni chodzą z takim młotkiem, tak? I tam walą po tych kołach. Sprawdzają, czy nie są popękane. Dobrze mówię, ten rewizor? Co tam jeszcze rewizor robi? Powiedzcie mi, bo ja tak wiecie. Piąte przez dziesiąte gdzieś tam. Gdzieś słyszałem w którymś kościele. Ale lepiej się od was tego dowiem. Co robi taki rewizor na kolei? Ale widziałem, że kiedyś z takim młotkiem chodzili i walili tam po tych, po kołach, nie? Bo to było dawno temu. Rewident, nie rewizor. Rewident. Dobra, co robi rewident? Co robi rewident? Bartek, mam propozycję na kolejne live z maszyny. Turów w paczce scenariusz Wrzosy, od razu w paczce całościowej. Miej dwa patyki, gdy jesteś na stacji. No a ty, no ale jak wjeżdżam tylko na chwilę, dosłownie na wypakowanie, no to to jest sens? Simlock. Właśnie, gotów do odjazdu. Dziękuję kierowniku. Zmieniamy na kanał trzeci. I mamy ograniczenie do 40 na razie. Marko, wali setę po 22. Marko, ty wariacie. Ty wariacie. No tak. Prawdę mówisz, sprawdza koła i hamulce, czy nie są zużyte. No to właśnie ja to widziałem w realu, on to robił. Pomyślałem, że ma jeszcze jakieś inne zadania. Dobrze, podamy. No i dobra. No i teraz już lecimy. Się powoli rozpędzamy. Limit 60 będzie. Co tam leci z naprzeciwka? Czy on tam wjeżdża? O, też ładny. Siódemeczka, też ładny kolor ma. Naprawdę. 376 numer. Ale jeździłem podobnym ostatnio, jeździłem. Nie wiem, czy pamiętacie ten ostatni nieudany odcinek z maszyny. Bo taki był. Niestety. A, jazda bezprądowa.
i dobra. Tutaj było, dotąd było 40. Elegancko. Nie, odtąd było 40. Kurna, facet. Ja zawsze mylę te znaki. Szymon od zwrotnicy. Ty jesteś od zwrotnicy. No to, żeby mi tu nadmiarowy nie wyskoczył zaraz. Dobrze, i jak my tam lecimy teraz? Brzeziny przelot, Limek przelot, Rudawa przelot, Pawlon żerniki, Skwarki, a i do Sandomierza lecimy już. Dobra, elegancko. Tylko zgodnie z trasą, zgodnie z przelotem. No to wio, to już, ogień na tłoki, jedziemy. Tylko tu jest stóweczka teraz, tak? Widzę na szlakowej stówa. Tu się nie rozpędzisz, panie, o nie. Jarek, racja, pomyłka rewident. Puka w koło. Sprawdza, czy nie jest pęknięta obręcz koła. Wiecie co, teraz chyba go troszkę słabiej słychać. O, ale zabujało. Ale jest to zabujało. Tak na maksa. Wiecie co, za mocno chyba hamuje. No nic. Damy radę. Co, ja nie dam rady? Co tam, czekaj, jeszcze Jarek czytam. Dobra, stuka. To na słuch bierze, jakby było pęknięte, dźwięk jest inny. 6, wjeżdżamy na bok. No i gitara. Czyli wszystko wyjaśnione. Rewident. Nie no, te dźwięki robią robotę. Słuchajcie, te dźwięki robią robotę. Tak, to są boty od próby hamulca. A widzisz, Barek, oni są, to są boty od próby hamulca. Wszystko wyjaśnione. I teraz mamy stacyjkę Limek. Nie no, TRP1 to jest tak piękny dźwięk teraz. One chyba aż tak ładne nie były. To te dźwięki też mu się wydaje. Brzeziny. Jeżdżamy przez stację Brzeziny. Aha, czyli tutaj nawet nie ma w tej rozkładówce. Dobra, bo następną dopiero mamy 33 km, a teraz mamy 32. PKP, witamy w pociągu Polregio Express. Następna stacja w Sandomierz. Dokładnie. Ale nie, w pociągach chyba nie ma zapowiedzi. Ja teraz, wiecie, ja już teraz pociągami nie jeżdżę. Teraz człowiek się samochodem się rozbija. Chyba nie ma zapowiedzi, co w tych nowych wagonach, w tych nowych takich, które tutaj było widać, 80 teraz kilometrów. Ale czekajcie, bo ja tam nie widzę. Ty mamy tam S1? Tak, nie ma wyjazdu. Nie ma chyba zapowiedzi, co w wagonach. W Intercity są. A, w Intercity są. Są zapowiedzi. Tylko pytanie właśnie, w których pociągach, nie? I słyszy, jest dźwięk głuchy czy metaliczny. No, tak, już sobie wszystko jestem w stanie wyobrazić. Ale te młoteczki też mają fajne, taki długi trzonek jest i ten młotek nie jest taki za duży. Ty, ale on wszystkie musi wypukać, że tak powiem. Wszystkie musi wypukać te koła. Czy tylko jakieś tam wybrane to robi? Moi drodzy. Drodzy widzowie kanału. Pytanko do was odnośnie tego rewidenta. On, jeżeli jest cały skład, nie wiem, on ma tam 15 wagonów. Na przykład osoba, on każde koło musi tak pójść, tak napierdzielać z każdej strony? Z prawej, lewej? Serio? Stoi w lesie. No stoi w lesie.
Zobacz, Bartek, zobacz na ten szlak, który jedziesz, no. Przede mną jakiś pociąg jedzie. A ja gdzie jestem? To jestem ja? Teraz nie wiem, gdzie ja jestem. Matko jedyna. Tylko ja nie wiem, czy ja nie za daleko stoję przed tym semaforem. Ja sobie może kawałek podjadę do niego. Nie, już nigdzie nie lecę, słuchajcie, czekam, czekam. Podjedziemy sobie dosłownie kawaluntek. Proszę się słuchać moderatora Kasi tutaj. Nie robić głupot. Bo tutaj jak saper. Jak źle rozbroisz granat, to wylatujesz. 2, 3, 4, 677 do Brzezin. Słucham. Podany wjazd do najbliższego semafora. Dalej szlak zajęty. O jest. Towarowy do Rudawy. O jest. A tutaj dyżurny siedzi, tam za semaforem. Tam jest budka. Szlak zajęty. Chcę zapalić papierosa można. A no pal, Michał, no pal. Twoje zdrowie, no. Siema chmura. Tak, rewident musi sprawdzić wszystkie zestawy kołowe w składzie. O matko! Człowieku, to on tam z pół godziny chodzi, albo lepiej. Żeby opukać to wszystko. Simlock, po numerze 23119 znajdziesz się na mapie 23119. A tu jest 23119. To ja tutaj stoję. Leci z naprzeciwka jakiś składzik i za mną. Nie, no z naprzeciwka leci pociąg. TME. Dlatego jest. Ale dlaczego tu są dwa tory? Nie wiem, o co chodzi. A tu jest posterunek odstępowy. Dobra. No to znalazłem się na mapie. To jesteśmy tutaj, moi drodzy. O, już go widać. A, bo on jedzie, dobra, bo on jedzie nie po swoim torze. Już widać po tym, po oświetleniu. Czerwone się pali, tak, on jedzie nie po swoim szlaku. Wszystko jasne, wszystko jasne. I się wszystko wyjaśniło. Dlatego mamy zajęty szlak, nie? Jakieś naprawy są na, czy coś, nie wiem, na lewym. Tak, tor zamknięty, no właśnie tak, Piotrek, się domyśliłem, nie? Ale jest naprawdę elegancko, elegancko, moi drodzy. Dalej wszystko, ja wszystko sprawnie na streamie, słuchajcie, jakościowo. Co to jedzie, Rumun? Nie, to nie Rumun, bo Rumun to jest spalinowy, a tu? Tu jedzie jakiś elektryk. Co to za lokomotywka? Skoda? Skodzinka jedzie? No, no. Skoda CTL Logistic. O, i zmienił już, już zmienił oświetlenie. Jedzie na mnie. Jedzie na mnie Skodzinka. Ja Skodzinką jeździłem już kiedyś raz, co prawda. Dobra, czekajcie, zobaczymy sobie to są Skodzinkę tutaj. Ekko, Ekko, ale było zamalowane Logistics. Ekko. No to zaraz ja dostanę wyjazd. 2319 do Brzezin. Już gada do mnie. Podany wyjazd do Rudawy. Dankę. Pozdrów Dankę. Wrócimy. Ekko, Ekko! Jak buty Ekko. Są też takie buty, taka marka jest z obuwiem. Ekko. Nie tylko kolejowe tematy. Oni odkupili Ecco Rail. Chyba odwrotnie, tak? Ecco Rail wykupił CTLS Logistic, tak? Piotrek, zejdź z toru. Nie no, nie jestem samobójca, człowiek. Życie mi jest miłe. Paweł, kurna, jakieś nowe młode głosy po nastawni w Kaliszu.
Chyba był nabór nowy na PKP PLK. No, być może. Słuchaj, młodzież wchodzi do gry. Antoni Kowalczyk, jak zrobić, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy? Tabulator wciśnij po lewej stronie. 3-4-527 do Gruzji. Podany wjazd na bok. Jarek, to jest światło czoła pociągu PC2. Przyjedzie po lewym torze przeciwnym do zasadniczego. Tak, no o to mi właśnie chodziło. Tylko ty to napisałeś fachowo, a ja to powiedziałem nie fachowo. Ale o to samo mi chodziło. Mura, EKKOT kupiło lokomotywy od CTL-u, jedyny logo zmienili. A, widzisz pan. Szefie, daj mu miodu. Oho, on lubi miód. Ale tutaj mamy tylko na szlaku stówkę, nie? Także tutaj się nie rozpędzisz za bardzo. W ogóle ta lokomotywa ma 125 na godzinkę, nie? Czuwa. Ach, piękny ten wagon. O, coś jedzie z naprzeciwka. Uwaga! Obczajamy. O, tutaj naprawa torów leci. Fajnie ten naprawczy też jest, nie? Zobaczcie składzik. To jest chyba Tamara? Wygląda jak Tamara. Nie, to nie jest Tamara. Nie, Tamara! TM2. No, dokładnie. Co, nie będzie wyjazdu? Oraz zobaczymy. Znaczy wjazdu, chciałem powiedzieć. Fajna, to Tamarka była. Ej. Paweł, i dobrze, że młodzi wchodzą, bo może się nie zmieni ich podejście do fotografów kolejowych, a naprawdę nieraz ze starej gwardii na nastawniach były jaja. W sensie, jak to jaja były? Jakie były jaja? Pozytywne czy negatywne te jaja? To było Pepsi na UTK, Bartek. Pepsi na UTK. A to jakiś slogan. 4677 do Brzegi. Postój. Tor lewy zamknięty. Ruch odbywa się tylko prawym torem i teraz nie można wjechać. Panie, co tu się dzieje? Tam coś stoi po lewej. Tamara tor polu, więc pewnie numer 102. Być może. Zaraz będzie 120. Tak, za chwileczkę jak już będzie wylocik, to lecimy. O, tutaj jest ten znak do tego semaforu, dobra. Się nauczyłem już, naumiałem się tego, kurwa. I co, ograniczenie do 50? O, kurde. A, stoi traksik, nie? Po lewej. Czemu to takie ograniczenie jest? Hello. Często te ograniczenia, że tutaj peron jest, czy co? Urdawa. Tor prawy jest zamknięty. Dalej jedziemy po lewym. Ciekawe, dlaczego takie ograniczenie tutaj jest. W związku z czym? Bo masz peron i dlatego. Ale widziałem niejednokrotnie, słuchajcie, jak pociągi, jakieś ekspresy czy inne tego typu pociągi przelatywały przez stacje osobowe na pełnej kicie. Tam przelatywały 120-130 na godzinę, więc dziwi mnie to trochę. Eurospin Inter, nie Trax. Dobrze. Poprawiam się. Paweł, nieraz po prostu śmiać mi się chciało, jak pani na przykład na nastawki otwierała okno i krzyczała, że nie możemy fotografować, bo jest zakaz. Zakaz zdjęli w 1990 roku. A w ogóle jest jakiś zakaz fotografowania? Pierwszy słyszę, powiem szczerze. Jakieś tam słyszałem, że no jednostek wojskowych, to nie bardzo, nie?
Dobra, tutaj jest ograniczenie. Tutaj mostek był. Moi drodzy, to było ograniczenie do mostka. To nie było do peronu. Cześć Tymek, witam, witam. Powiedz mi, kiedy będziesz obok Sandomierza. Piotrek, no do Sandomierza nam zostało jeszcze parę stacji nam zostało, nie? Kamila jak zdrówko, o nie, no elegancko. O, o, oj. Jak się nazywa ten... To jest Bochum? Tak? Ktoś pisał Bochum to jest? Dobra, rozpędzamy się już. Krowę słychać. O, chyba krowy jeszcze nie słyszałem tutaj w maszynie. Teraz 120. No to lecimy, lecimy. Marcel, wiesz co, ja się przygotowuję do tego DCS-a, ale to idzie mi jak... Jak pod górę. Janusz, Janusz, ograniczenie do 70, a ten kilometr wcześniej już 40 jedzie. No, słuchaj. Tak jeździ, jak jeździ. Nic z tym nie zrobisz, panie. Michał, a dużo jest takich maszynistów, co nie może robić, że nie można robić zdjęć. Ale dlaczego? Z czego to ma wynikać, że nie wolno robić zdjęć? Przecież to nie są jakieś wojskowe eszelony, tak? Jeszcze bym zrozumiał, ile ci jakiś wojskowy eszelon z jakimś uzbrojeniem, no to jeszcze bym zrozumiał, że nie wolno, tak? Żeby tam nie zdradzać pozycji i tak dalej, no to ja jeszcze bym to zrozumiał, ale zwykły cywilny pociąg, nie wolno robić zdjęcia, że co? Daj kierunek pozycji jazdy, dobrze już. No i dupa znowu, dupa z trupa. Się najechał? O, się najechał pan. Tutaj jest, powiem wam, że co chwilę się rozpędzisz, ale nie no, powiem wam tak, sceneria jest ciekawa, tak? Nie jest tak, że się rozpędzasz ze stacji A i dojeżdżasz do B, tylko na tym szlaku się tutaj coś dzieje, także pod kątem takiego operowania tutaj pociągiem, składem, to jest fajne, tak? Janusz nie od 1990, tylko od 2001 bodajże, w latach 90 jeszcze był zakaz. No to i tak, no to jeżeli nawet od 2001... O, będziemy mieć zastępczy wjazd. Będziemy mieli wjazd na zastępczy. Towarowy do Brzezi. Podany przelot przez Limek i Brzeziny. No dobra, skoro tak musi być, no to tak, tak będzie. Dlatego, że wielcy miłośnicy kolei robią zdjęcia i o byle pierdół donoszą na maszynistów. A, no to nieładnie. A to nieładnie z ich strony, a w sensie z tych fotografujących. Chcesz to sobie fotografuj, chcesz to sobie rób filmy, bo nie ma takich zakazów, ale donosić na maszynistów, o to nieładnie. W ogóle donoszenie jest nieładne. Kablowanie. To jest taki, wiecie co, to jest naprawdę słaby temat. No to... Ale no wiesz, no zakazu nie ma, tak? Ja rozumiem, że oni się mogą denerwować. Patrzą im na ręce, zresztą gdzie, w której pracy dzisiaj nie patrzą na ręce, nie? Się prawie w każdej, prawie w każdym zawodzie, w każdej pracy ci patrzą na ręce. Mniej bądź bardziej, nie? Więc ja wiem, że to nie jest miłe, ale tak jest, trzeba się do tego przyzwyczaić. No. Simlock, bo za ich czasów był zakaz. Im się wydaje, że nadal żyją w tym roku. No to chyba są niedoinformowani. To jest ludzka mentalność. To, że kiedyś nie można było fotografować i tak zostało w głowach niektórych ludzi. No, no widzisz. Bartek ociepa. Z powodu jak zachowują się Mikole, otwierają drzwi i wchodzą do kabiny, potrafią stać w skrajni toru i najważniejsze, potrafią donosić na maszynistów. No to nie, no to donoszenie to jest masakra, nie? Donoszenie to jest w ogóle najgorsza rzecz, tak powiem.
którą ja teraz tutaj czytam, to co piszecie do mnie, nie? Z koleją po Warszawie, dlaczego nie wspierasz, co? A nie, dlaczego nie odpowiadasz? Ale poczekaj, to może mi uciekło. Zadaj jeszcze raz pytanie z koleją po Warszawie, bo może mi coś uciekło. Dobra, no to już, przejechaliśmy, to się rozpędzamy. Tak, to jest pociąg, lokomotywa EP07P, zmodernizowana. Jak zobaczysz ślag w maszynie? Szymon, teraz naciskasz tab, tabulator w nowej maszynie, tylko musisz mieć nową wersję. No jak ci wchodzą do pracy jako osoba z zewnątrz i patrzą na ręce. Kacper, ale jeszcze raz mówię, że w wielu już teraz firmach i zawodach patrzą ci teraz na ręce, więc to akurat nie jest argument dla mnie. Żaden. Po prostu dzisiaj każdy ma telefon, ma kamerkę jakąś inną i nagrywają wszelakie zachowania różne, więc tyle no w temacie. Jak gdyby nie widzę to żadnego argumentu na zasadzie, że nie można nagrywać. Jak ktoś jest niedoinformowany, bo zatrzymał się swoją wiedzą, kurna, w latach 70. czy 80., no to sorry. Ale to tak, wiecie, to jest tak, taka moja interpretacja tego. Piotrek, a jak za przeproszeniem maszynista jest gburem? No to jest gburem. No to co zrobisz, panie? Dobra, i teraz boczniki, bo tutaj mamy 120. Żerniki. A wiecie co, mogę dać troszeczkę głośniej. Kanał radia to nie, tutaj będzie głośniej. Kurna, dałem, to miała być piątka, nie? Czy trójka w końcu miała być? Nie, trójka miała być. Ja chciałem dać głośniej, dobra, już dałem głośniej. Lecimy. Jak ustawić do tego pociągu inne wagony? Mateusz, pancerny Janek robił poradnik, jak podmieniać wagony w składach. Nawet lokomotywę, wszystko można podmienić. Więc możesz sobie jechać jakimkolwiek innym pociągiem tutaj. 233-491 do Brzezin. Ale ja tutaj ustawiłem pociąg dedykowany, jak gdyby do tego. Nic nie zmienia. Udany wjazd do najbliższego semafora. Dalej szlak zajęty. O jest. Masakra. Panie, daj miodu, już jest. Tylko będziemy mieć dalej szlak zajęty, więc dupa. Tylko. Piotrek, taki skład jeździ przez moje miasto, bardzo ładny, powiem ci, bardzo ładny. Jazda bezprądowa. Biletów już jest? O Jezus, patrz jak to 3, 4, 5, 27, jak to poleciało, nie? Na razie postój. Tor lewy zamknięty. Ruch odbywa się tylko prawym torem i teraz nie można wjechać. Mura, miłośnik kolejnie będzie komuś robić problemów, ale pseudomiłośnik, właśnie Mikol, to on jest w stanie donieść na maszynistę. Ostatnio była taka akcja, w którym mieście ktoś sfotografował maszynistę z telefonu. O jest, masakra. No to takiemu to bym nogi z dupy powyrywał. W sensie donoszenia, tak? Nienawidzę donosicieli. 3, 4, 6, 7 do rudowy. Słucham. Podany przelot. Nie, ładnie teraz przy stacji przyjechaliśmy. Elegancko. Może w kolejnym spotkaniu, tak, turbo kibel, właśnie chcę już zmienić, bo ostatnio próbowałem tą SM-ką pojeździć,
i albo towarowy będzie w następnym wydaniu maszyny, albo będzie właśnie impuls, nie? Coś innego, bo tutaj takie bardziej przelociki mamy fajne i elegancko się jedzie oczywiście, ale tak mi się wydaje, że 80 i 50? A co tutaj leci? O, jaka ładna! Z jednym wagonem? Czekajcie, bo będziemy mieć ograniczenie do 50 na godzinkę. Próbuję dohamować. Doniósł, a maszynista dzwonił do dyspozytora. Boże kochany, jaka dziecinada. Według mnie. Jakieś pojebane jest wszystko. Marko, dokładnie bym to samo zrobił. Nienawidzę konfidentów. Właśnie tak, dobrze to nazwałeś, powiem ci, Marko. Czy husarz będzie? Będzie, pewnie, że będzie husarz, no jasne. Tylko słyszałem, że tam z kabiną coś jest nie halo, bo ja go jeszcze nie testowałem. Dobra, ograniczenie tutaj było, tak? Ograniczenie do 50 na tym łuku. Czy będziesz jeszcze jeździł husarzem w maszynie? Tak, będę. Kasper, po drugie, kto ma prawo mnie fotografować, jak ja jadę pociągiem? Przecież widać moją twarz. Kasper, twoją twarz można zamazać. I nie jak ty jedziesz, bo na pewno nie wyjdzie twoja piękna twarzyczka na zdjęciu. Prawdopodobnie szansa, że wyjdzie twoja piękna twarzyczka, jest minimalna, że tak powiem. Więc nie popadałbym w taką, wiesz. Zakaz kolei Matsu pisze, fotografowanie zniesiono w 95, kiedy obiekty kolejowe nie są uznawane za strategiczne. No, to się może teraz zmienić, Matsu, wiesz, wojna to sprawy. To się znowu może zmienić, ale nie, no, tak żartuję. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. A w ogóle z tym RODO fotografowania to ktoś poszedł za daleko, moim zdaniem. Kiedyś nikomu to nie przeszkadzało, teraz wszystkim to przeszkadza. To jest jakieś pojebane, moim zdaniem. To jest moje osobiste zdanie. Nie uważacie, że te RODO całe, jak gdyby, to szczególnie z zachodu wyszło to RODO, bo u nas to by nikt tam specjalnie się tym nie przejmował, tylko to wyszło, wiecie, z Unii Europejskiej, z zachodu. I według mnie to jest te RODO całe przegięcie. Nie wolno tego, nie wolno tamtego, nie wolno fotografować. Nie, bo tu moją twarz widać, moją dupę, moją rękę, nie? Ludzie, kurwa, kiedyś fotografowali się wszyscy naokoło, publikowali, gdzie tylko się dało przed tym RODO i było ok, nikt nie robił problemu. Tylko jak weszło RODO, każdemu się przypomniało, że nie wolno. To jest moje zdanie osobiste, że ja się z tym w ogóle nie zgadzam, nie? No, to prawda, no to tak, 40 na moście, dzięki, tak, już właśnie te boki bakamowe. Czy pojedziesz w maszynie TLK towarowym? Na pewno towarowe kiedyś jeszcze będzie. Musimy teraz zwolnić. Adrian, no widzisz inne czasy. No właśnie. Nie, no ja wiem, że są oczywiście inne czasy, tylko mówię, że to jest pojebane, tak? Że kiedyś nikt nie miał do tego obiekcji, a teraz każdemu to przeszkadza, nie? Może nie każdemu, ale są takie osoby, gdzie robią z tego dymy, tak? I to mi się nie podoba. Zegarek ci się spóźni. No wiadomo, nie? Opóźnienie musi być. Dobra, przejeżdżamy przez... Wszystko trzeba z głową. No, zgadzam się, Mac, zgadzam się, ale wiesz... To mówię, no, kiedyś tego nie było. Czy inaczej, może nie przeszkadzało. Wjazd i wyjazd podany. Marek, RODO, możesz fotografować i filmować, bo nie udostępniasz adresu PESEL-u i tak dalej. To dotyczy czego? Dotyczy tego. Możesz fotografować i filmować. O, widzicie, co Marek pisze? Ja nawet nie patrzyłem, jak w tym RODO jest, ale generalnie wiele osób powołuje się na to RODO, tak? Że to jest zabronione, że tego nie wolno, wiesz. O to mi głównie chodzi. Być może tak, Marek, jest faktycznie, jak pisze, że to nie dotyczy fotografowania i filmowania.
że nie udostępniasz żadnych innych danych, tak? Oprócz samego wizerunku. Roger, jeśli chodzi o towary w maszynie, polecam Dragona 2. Ale napiszcie mi, jak z tą z kabiną, przepraszam, kabiną do tego Dragona jest. Czy jest tam ta kabina, czy nie ma? Bo słyszałem, że nie ma. Siema, Rifku. Zbliżamy się już do stacji Sandomierz. Wiesz co, no... Tak, skwarki jeszcze są, nie? Sandomierz towarowy i skwareczki mamy. Co się dzieje, jak będę jechał za szybko? Może mnie wywalić, czyli może być wykolejenie. Daga nie, dzisiaj już nie. Dzisiaj tylko ta. O, i znowu mamy do pięćdziesięciu. Za pół kilometra. Kibel. Dragon 2 nie ma dedykowanej kabiny. Jest to prototyp 001. Też siara na YouTubach pokazywać. Ale nie, Turbo Kibel, czy się nie da, powiedz tym, czy się nie da klonować jakiejś innej kabiny do tego Dragona? Na razie postój. W sensie, żeby wziąć jakąś kabinkę z innego pociągu i jechać tym Dragonem? To jest ograniczenie. Simlock, niedługo trzeba będzie załatwiać zgody na słuchanie twojego live'a, Borodo. No właśnie, tak. No, dlatego mówię, że to jest pojebane, nie? Macu, a ja focej nagrywam w Polsce i Niemczech. Bywał koło mnie polski, niemiecki sok i nigdy problemów nie miałem. Pytali co, jak tyle. No widzisz. A wiecie co, ja też tam nagrywałem z kamerką na różnych stacjach w Polsce i na zachodniej Polsce. I nigdy nikt mi tutaj ostatnio nie robił żadnych problemów, nawet się nie pytał, co ja robię. Także jak nagrywałem na różnych stacyjkach, czy w innych fajnych miejscach, kamerką nagrywałem, to nikt tam nie robił problemu. SMEczka stała, fajna, taka zielonkawa. Pierwszy raz widzę takie malowanie. Tutaj coś stoi jeszcze, jakiś naprawczy tabor. Z chyba tym, z tłuczniem chyba, nie? Pod... Ta marka? No ta marka. A ta marką też mi się fajnie jeździło kiedyś. W maszynie. Siema czaty, siema. Nie, Piotrek, nie pisz mi o tym audycie, bo to jest debil. To jest debil. Nie podawaj mi tego przykładu, bo to jest gościu z... On ma psychikę, ma rozjebaną. Także wiesz co, to nawet mi nie podawaj tego gościa za przykład. Turbo Kibel, nie da się, trzeba zrobić to na nowo. Kurde, tak samo EU44, on nie ma kabiny, tylko wnętrze low poly, więc nie pokazuj na YouTubie, dopóki nie ma kabiny. Turbo Kibel, ale to nie ma się to tak, wiesz, ciśnieniować tam, chodzi o zabawę, nie? Chodzi o fan. Ja tutaj nie jestem jakimś, wiesz, znawcą tematu kolejowego. Ja po prostu lubię się przejechać i to mi sprawia frajdę i w zasadzie tyle, no. Sandomierz towarowy. Już powoli dojeżdżamy do Sandomierza. Następny kierunek, chyba wjazdu nie będzie. Roger, na zachodniej Polsce gdzie byłeś? Pomorze, pomorskie. Chojnice te sprawy. Zresztą z Chojnic też mam nagranie. Mamy limit, dobra, ale nie przekroczyłem wszystkich, nie, jest ładnie. Słucham. Ja dopiero będzie, to nie jest Raj Polska? Turbo Kibel, na YouTube to się wszystko nadaje. Akurat. To nie chodzi o to, żeby to musi być wszystko piękne i ładne. No, ważne, że jest model fajny. Zewnętrzny chociaż. Ernest, ja też nie miałem problemu, nagrywałem. No właśnie. Marek, od 99 nie istnieje w Polsce zakaz fotografowania obiektów z wyjątkiem ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.
czy jeszcze będzie to SW2? Tak, tylko muszę go zainstalować od nowa, bo jak przerzucałem system na komputer, to niestety mi się instalka skasowała, TSW2, będę musiał to wszystko na nowo zrobić. Nową instalkę i myślę, że na pewno coś tam jeszcze z tego TSW2 zrobię na kanale, pod kątem kolejowym, nie? Klekot, czy ty mnie pamiętasz? Wiesz co, no nie bardzo. Osobowy do PW? Kiedyś serwer na Discordzie robiłem. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Ale to chyba zmieniłeś, chyba zmieniłeś nika, bo kiedyś chyba miałeś inny, mi się wydaje. Piotrek, uwaga, uwaga, zbliżamy się do stacji Sandomierz, dokładnie. Oj, tutaj ładne te, zobaczcie, stoją. A, nowy kibel jest, AL. Kurde, z nową kabinką. Także będę musiał go też wziąć na live'a. Nówka sztuka. Wjeżdżamy do Sandomierza, moi drodzy. Wjazd na 40. Oj, to trzeba przyhamować. No, stacja końcowa, dokładnie, tak. Wjeżdżamy, właśnie. Marecki, jestem tu nowy. Ty jest gredzie, ty. Nowy. Jesteś już stary człowieku, ty jesteś starszy niż węgiel, Marecki, na kanale. Zobacz, kapitana masz, człowieku. Wspierającego. Husarz. No, zobaczymy. Ja nie mam problemu, żeby zrobić husarza nawet tam z jakimś low poly. Jeżdżę w open race, tam też kabiny są słabe, to dla mnie żaden problem. No i wjeżdżamy do pięknego Sandomierza, w którym zresztą byłem. W realu. No nie na stacji kolejowej, ale w Sandomierzu byłem. Jak skończysz to scenerię, zobacz Elfa, czy tam Edę malowaniu polerek generatorzy testowych. Ale gdzie mam go zobaczyć? Gdzie jest tor testowy? A, w sensie jako sceneria tor testowy. Nie, ja już nic nie odpalam. Nie. Miasto Ojca Mateusza, no oczywiście. Ale nie, w ogóle Sandomierz mi się podobał. Ja byłem właśnie na tym ryneczku, bardzo mi się podobał. Zjadłem też dobre jedzonko tam w tym Sandomierzu. To było z 3 lata temu, 4. Spółki przewozy regionalne w Renicy wjechał na tor przy peronie pierwszy. Uważaj na rowerzystę w stanie, tak. Muszę uważać na tą panią. Nie wiem, czy jeszcze manewry będą. Wysiadanie, wsiadanie. Zakończone? Jak zakończone? Nie zakończone jeszcze. Dojechaliśmy, słuchajcie. Ludziska wysiadają w Sandomierzu. No, to jest sceneria przewidziana na 90 minut. I tak widzę, że mniej więcej, żeśmy to w tym czasie zrobili, nie? Tutaj jeszcze ludziska wysiadają. Będą manewry. Odpiąć skład zaraz. No to zaraz zrobimy. Drzwi się pozamykamy. Manewry. Dobra, czyli musimy się odpiąć. Elegancko. To wszystko jasne. Aha, no to jeszcze momencik, moi drodzy. To jeszcze zrobimy sobie tutaj. Ale wiecie co? Coś nie mogę. Ciekawe dlaczego. Nie wiem, czy ja muszę wyluzować? Chyba kabinę coś podwinę. Czemu ja nie mogę się podpinać? Tak, ale ja delay naciskałem, bo ja wiem, jak się odpina w maszynie, tylko to nie działa coś, no. To jest problemik właśnie, nie? O, poszło, dobra. Nie wiem dlaczego, być może musiał być odluzowany ten skład. 2, 3, 4, 6, 7, 77, dobra. Teraz tak, ustawiamy sobie jeszcze... Słucham. Światła manewrowe. Jedziemy.
Nie, nie ma, bo już poszło, poszło. Poszło, poszło, nie było, nie było źle. Co to jest ASF? Uruchomisz ASF? ASF to nie jest jakaś choroba świńska, kurna? Czy kurza? Z tym mi się kojarzy ASF. Kanał 9, a widzisz, kurde, zawsze się z tym tutaj pitole. 9, rację masz, tak, tak. Co piszesz mi tu? Dobra, gdzie ten mój semaforek? Tutaj pewnie będzie. Manewrowy. Ale dźwięki są zajebiste. A, bo ja tam dalej miałem się zatrzymać, no trudno. Myślałem, że dotyczy to tego semafora. Tego nie zauważyłem. Ale nic, nic się nie stało. Tarcza manewrowa, tak, 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 tak. Masz rację, no. Co mam ci powiedzieć, że nie masz racji? No masz rację. Dawaj po tutaj górę. Mikol by cię już ze zdjęciem zrobił, na to, że wskaźnik przewaliłeś. No właśnie, to Mikol by tak zrobił, jeszcze by mnie doniósł. Jak je złapał, to bym nogi z dupy powyrywał za to donoszenie. Marko dobrze napisał. Walić konfidentów. Takie donoszenie to jest konfidentstwo, słuchajcie. To jest coś strasznego. Trzymaj się, Piotr, PKP. Po co mam drugi pantograf podnosić? A co, ja nie mogę jechać na jednym? Jeszcze mi wytłumacz po co. Jak mi wytłumaczysz po co, to jeszcze może będę wiedział. Kasia co? Kasia już idzie? A nie, z Arkiem się żegna. Siemano Lucjusz, ty to masz zapłon, wchodzisz na koniec zawsze. Uwaga! W dniu dzisiejszym prowadzone są prace remontowe na linii Turów-Sandomierz. Mogą występować opóźnienia w kursowaniu niektórych pociągów. Rivek, do Sandomierza właśnie, do Sandomierza. Przepraszamy. To była z Dębicy do Sandomierza. Przez Turów. Znaczy z zatrzymaniem w Turowie. O tak. Nie no, piękne są tutaj teraz te dźwięki przy tej lokomotywie. Coś pięknego. Naprawdę tutaj szacun dla ludzi, którzy to robili, bo i tak realistycznie to normalnie zaczęło teraz wyglądać i te dźwięki wprowadzać w taki stan realizmu, że powiem wam, że jestem naprawdę w ciężkim szoku. Jak to usłyszałem w tej nowej wersji, te dźwięki akurat tej konkretnej lokomotywy, to byłem pod wielkim wrażeniem. Wrzosy Rontor nie jeździłem. Jeździłem na starych wrzosach, na tych pierwszych takich, które tam były, nie? Ach, ten dźwięk hamowania jeszcze, co? Chyba tutaj, nie? Jazda manewrowa, rozruch, postój na dwa pantografy się jeździ. A, widzisz pan. Jazda manewrowa, poczekaj, jeszcze raz przeczytam mapę. Jazda manewrowa, rozruch, postój na dwa pantografy się jeździ. No dobra, a ty, ale jak wjedzie pociąg na stację taką przelotową, i tam stoi minutę, to też ma drugi pantograf zarzucać? Za każdym razem?
kwestia punktowego poboru prądu i ryzyka sfajczenia sieci przy jednym patyku. A, widzisz. Dalej jeszcze? Może, a może i dalej? Ty, dalej jest. Faktycznie. To ja nie zauważyłem. Lama, lama, lamki poproszę. Poproszę lamki na ten, na czat. Ja też chcę mieć lamę. Tak, dalej, 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 bo nie zauważyłem tarczy. Oj, Bosiu, Bosiu. O, dziękuję, Rafik, dziękuję. Już się czuję lepiej. Dziękuję, Maksym. Filip, lama. Koza! Koza też lama. Ale nie, 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 nie. Lamy 3, dobra? Nie więcej niż 3. Zasady są zasadami. Emotikonki do 3. I wtedy wszystko jest spoko, nie? Wtedy jestem zadowolony. Ale jak już rzucacie za dużo, to nie. Co za dużo, to niezdrowo. Pamiętajcie. Lamy, jedna lamka, 3 lamki są spoko, ale nie, nie więcej. Dobra, oj, jaka tutaj ten, SM-eczka taka jakaś dziwnie, dziwnie pomalowana. Cała biała. Górę ma granatową. PL T-Serv, ale to chyba nie, jakiś numer jest czy coś. I co, ja się tutaj odstawiam? Czy jeszcze gdzieś dalej? A nie, dalej, dalej. Dalej, panie, dalej. Ty, a co jest? A czemu ja nie mogę jechać? Coś się wydarzyło. O, dobrze. Coś się nie odhamowało. To jest SM42 Eco Rail. Ale nie było żadnych malowań tam na tym, nie? A daga, daga, co ta coś tam wkleiła? O Boże, owca i dwie kozy. Dobrze, spoko. Tam do husarza musisz jechać. Gdzie jest husarz? Tutaj gdzieś husarz stał? Tam stoją byki. Tutaj stoi Elfik, koleje mazowieckie. Tutaj Polregio. To jest ten, nie? To ten AL jest chyba. To jest właśnie ten AL. EN57 AL. Właśnie takim będę chciał jechać. Między innymi jeszcze. Za Warsem stoi husarz. A, tak, 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 tak. Jest, jest, faktycznie. Stoi, stoi. Nie, AL, ALD, tak? ALD czy AL? To jest chyba nowość, nie? W maszynie, z tego co kojarzę. Mamy 330... ile? 340 biletów, dzięki. I co? Tutaj czy dalej? Jeszcze chyba dalej. Siema, ALD, ALD. To mi się AL, kurde, zawsze kojarzyło, że to jest AL. Dobra, no to ok, spoko. Ty, ja jeszcze chyba dalej muszę jechać. Nie, no właśnie ALD chyba, nie AL. Z tego, co tutaj czytam od was. Jeszcze dalej? T45, już czeka dla ciebie skład. Pojedziesz się pod niego podczepić na początek, wyjeść za T5. Dobra, hamuj. Turbo Kibel jest N57 AL, N57 ALC, N57 ALD. A, widzisz.
O, i teraz to wyjdziesz, teraz to są manewry. Dokładnie, Kitek, dobrze. AL to w mazowieckich, a ALD w Pluregio. A no widzisz, czyli jakaś tam zmiana jest. W nazewnictwie, a może i w wyposażeniu, czy nie wiem, czy tam jakieś inne silniki są, czy o co kaman. Wiemy, AL to Alicja, taka. No a jak? Szymon, no jak zrobimy cały scenariusz, nie? Ty, ale to tak dziwnie, pod husarza mam podjechać? Manewrówka, jedziesz za daleczą czwórkę, potem podjedziesz... Aha, bo tu jest jeszcze miejsce na ten. ...i odczepisz drugiego wagonu. Dobra. Takie buty. Podjeżdżamy pod husarza, no ale w końcu jest ten husarz. Zresztą ja, czyli widziałem, tam testy były robione przed wydaniem jeszcze tej wersji. Chyba dobrze jest, co? Tak przed semaforkiem stoję? No, elegancko. No i co? I tutaj koniec chyba, nie? Robert, zdążyłem na koniec. No tak, bo to już jest koniec, Robert. Właśnie, Robert, dojechałem. Ty to masz farta, nie? Ty to masz farta. No proszę, dojechaliśmy. Jeszcze tylko tego husarza chcę zobaczyć. Okej. Okay. Dobry wieczór, szkaradny. No właśnie dokończyłem dzisiaj scenariusz. Moi drodzy, tak husarz wygląda. Ja go jeszcze nie widziałem, powiem szczerze. Ten model zewnętrzny to jest zajebisty. Model zewnętrzny jest naprawdę fajny. Elegancki. Panie, tutaj ten wózek, ten torowy, czy tam jak to się nazywa. Też fajnie wygląda. Aha, bo myślałem, że on jest spięty z tym wagonem, a on jest niespięty, dobrze. Nie no, ładne cacko, muszę wam powiedzieć. Podoba mi się. I mówicie, że on nie ma kabiny, tak? A czekajcie, ja tutaj jak ci klikało w maszynie? F5 chyba, nie? F5 ci klikało? Aha, coś takiego jest w środku. Ty człowieku, to ja tutaj innym jeździłem. Damy radę. Husarzem będę jeździł. No i co z tego, że ma tutaj troszkę te low poly kabinę? No i co z tego? To on ma i tak lepszą, niż w open race, jak większość składów, więc damy radę. W maszynie co? Ja nie pojadę husarzem? To jest EU44 bodajże, nie? Dobrze pamiętam? Chyba tak. Damy radę. Szerif znowu w starzyście. Witam. Szerif, ty nie byłeś już wspierający? Kiedyś byłeś chyba, nie? Mi się coś kojarzy, że byłeś. Czekajcie, przestawimy się w drugą stronę. Tak, fajnie wygląda. Siemano Simulation, siemano. Low poly. No. No i co z tego, że są low poly? Ja nie dam rady. Tak, EU44. No właśnie. Także naprawdę bardzo fajnie. A zewnętrznie to już w ogóle jest bajeczka. Bajeczka jest. Może kiedyś ktoś kabinę zrobi i będzie w maszynie kabina do również husarza. Dobra, to już sobie możemy zamknąć, bo i tak scenariusz żeśmy dokończyli. O, patyki się pozdejmowały, patrzcie. A, no bo ja wysiadłem, no tak. Zmieniłem przecież skład. Więc gościu tam już się zbiera. Zbiera walizkę, kanapki i termos do domu. W sensie mechanik, maszynista. Składu. No, bardzo fajnie. Pojedziemy oczywiście. Nie ma znaczenia, że low poly. Nie ma się co przejmować. Ważne, że jest już model zewnętrzny. A ten wagon też jest ładny. Restauracyjny. War, zaproszę was na kawkę na sam koniec dzisiejszego streama. Na kaweczkę, na koleczkę, proszę bardzo. Kolacja przy świecach, siadamy, zamawiamy w Warsie. Na mój koszt, a co? Także Szerif, dziękuję ci bardzo za wsparcie kanału. Przypominam, nie było to dziś premiera moja. A no to tym bardziej. To tym bardziej, Szerif. Ja myślałem, że ty już kiedyś byłeś. No to dziękuję ci bardzo, Szerif. Witamy w gronie zielonych. Odezwij się do mnie, dostaniesz specjalne wejście na specjalną grupę VIP-owską.
Robert Fancy może mnie potora grozi śmiercią lub czymś gorszym. Nie tam. Przereklamowane. Kawunia, dobrze, kawunia. Kawunia. Zobaczcie, jakie mamy piękne tutaj po prawej stronie widoki kolejowe. A my sobie tutaj pijemy kawuszkę, Red Bulla, czy tam co chcecie, żurek i schabowy. Dokładnie. Dobrze, moi drodzy, było mi dzisiaj bardzo niezmiernie fajnie z wami posiedzieć, pogadać. No i przede wszystkim ograć pierwszy scenariusz, nowy scenariusz, inaczej, scenariusz stary, nową lokomotywą. Bo na tym scenariuszu już kiedyś bodajże jechałem, albo on jest zmieniony trochę. Ale bardzo fajnie się jechało, lokomotywka prima sort, wszystko tam mi się podobało. No i co, zapraszam na kolejne odcinki w maszynie. Oczywiście w nowej maszynie, nowymi składami będziemy jeździli. Słuchajcie i się bawili. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Życzę dobrej nocki. Do usłyszenia, moi drodzy. Pa, pa. Siema.